Gawkowski domaga się informacji w sprawie możliwego podsłuchiwania z Heuring Wielgus. Krzysztof Gawkowski domaga się informacji premiera w sprawie możliwego podsłuchiwania z Heuring Wielgus. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski domaga się informacji premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie możliwego podsłuchiwania posłów, w tym Joanny Scheuring-Wielgus, wobec której prokurator generalny wystąpił o uchylenie immunitetu. Waldemar Andzel PiS ocenia zarzuty jako mało poważne. Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek PAP, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłance Lewicy Joannie Scheuring-Wielgus. Śledczy chcą jej postawić zarzuty złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego oraz obrażania uczuć religijnych. Reakcja szefa klubu Lewicy. W ocenie Gawkowskiego, polityczna prokuratura stawia polityczne zarzuty oponentom politycznym. Dzisiaj, kilka dni przed świętami, w atmosferze strachu przysyła do Sejmu wniosek, który stawia zarzuty posłance za wykonywanie jej mandatu poselskiego. Stawia zarzuty nie informując posłanki o tym, że jakiekolwiek zarzuty będą oświadczył szef klubu Lewicy na konferencji prasowej w Sejmie. Różne osoby, które z nami współpracują, od kilku miesięcy informowały nas, że Zbigniew Ziobro będzie próbował polować na polityków, powiedział poseł. Jak dodał w poniedziałek, dostaliśmy również informację, że pani posłanka, ale też inni posłowie z klubów opozycyjnych zostali zaraz po protestach objęci nadzorem, specjalnym nadzorem, to znaczy, że zostały im założone w ostatnim tygodniu października podsłuchy. Gawkowski poinformował, że w poniedziałek składa wniosek do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilną informację. Czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie o konieczności objęcia nadzorem operacyjnym, podsłuchowym posłów i posłanki opozycji? Czy jedną z posłanek, która została objęta podsłuchami, jest Joanna Scheuring-Wielgus, czy te podsłuchy przyczyniły się do zarzutów, które dzisiaj mają zdejmować jej immunitet? Czy to jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości, które na święta próbuje nam pokazać, że jak nas nie załatwi tutaj w gmachu parlamentu większością, to załatwi nas prokuraturą? Czy posłowie i posłanki mają się bać, że pierwszy krok jest na ulicy, ale następny w więzieniu? Pytał Gawkowski. Oskarżenia o autorytaryzm. W jego ocenie, Zbigniew Ziobro idzie drogą państwa autorytarnego. Obrona posłanki Joanny Scheuring-Wielgus to obrona demokracji każdego parlamentarzysty, każdej parlamentarzystki, który broni praw człowieka, konstytucji i demokracji, ocenił. Pytany, czy są dowody na podsłuchy, Gawkowski odpowiedział, że on taką informację otrzymał. W służbach specjalnych pracują osoby, które niekoniecznie popierają tę władzę, przekonywał poseł. Tylko ta informacja się pokazała, osobiście otrzymałem informację, żebym składał pilne pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, bo to nie jest sprawa jednostkowa, tylko dotyczy kilku posłanek i posłów, a została wszczęta w związku ze strajkami kobiet i licznymi protestami, które się rozpoczęły, dodał polityk Lewicy. Do zarzutów Gawkowskiego odniósł się w rozmowie z PAP w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Waldemar Andzel PiS. Jak ocenił, z powodu protestów ogólnopolskiego strajku kobiet na pewno nie jest możliwe, żeby były zakładane komuś podsłuchy. Trudno się spodziewać, żeby coś takiego było stosowane. Bardzo łatwo jest pomówić. Dla mnie są to mało poważne argumenty, powiedział poseł. Jak podkreślił, sam Zbigniew Ziobro podsłuchu nie może założyć. Wniosek prokuratury. Prokuratura przekazała PAP, że we wniosku dotyczącym posłanki Scheuring-Wielgus, chodzi o zdarzenia, do których doszło podczas porannej mszy świętej 25 października bieżący rok w toruńskim kościele P.W. świętego Jakuba Apostoła. W trakcie nabożeństwa do kościoła weszła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus ze swoim mężem. Podeszli pod ołtarz, po czym stojąc przodem do wiernych prezentowali proaborcyjne transparenty o treści „Kobieto, sama umiesz decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką”. Następnie małżonkowie na krótko odwrócili się w stronę ołtarza i kapłanów, po czym wyszli z kościoła idąc nawą główną.
Tego samego dnia posłanka zamieściła w mediach społecznościowych wpis informujący o tym, że w kościele świętego Jakuba zostawiła wraz z mężem słowo na niedzielę, dodatkowo zilustrowane jej zdjęciem z wyżej wymienione transparentami poinformowała prokuratura. Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że po zakłóceniu mszy do toruńskiej prokuratury wpłynęło szereg zawiadomień o przestępstwie. Zaczyny objęte zarzutami, które śledczy zamierzają postawić posłance, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.